I to jest ostatnia taka typowo tradycyjna destylarnia lawendy na Prowansji w miejscowości Valensole. Dojechaliśmy do miejscowości Valensole, gdzie jest destylarnia lawendy i robią olejek lawendowy. W stary tradycyjny sposób destyluje się lawendę, czyli wrzucają skoszoną lawendę do wielkiego kotła z wodą, który podgrzewają. Wtedy skraplają tą parę i wydzielają z tego olejek. A tam wydestylowana, wysuszona lawenda się zajarała i się pali. Teraz to wyrzucają po torach.
I to jest ostatnia taka typowo tradycyjna destylarnia lawendy na Prowansji w miejscowości Valensole. A część lawendy, która po destylacji zostaje, czyli ten suchy wiór, stosują jako opał do pieca, który podgrzewa wodę. I to by było na tyle. I tak co chwilę powtarzają, gotują, destylują, wsadzają nowe porcje. Jak chcecie się dowiedzieć, gdzie i kiedy kwitnie lawenda i gdzie takie atrakcje można zobaczyć, to jest artykuł na lazurowyprzewodnik.pl.